A teraz o protestach dotyczących drogi powiatowej skrępnej do orzennej w Powiecie Jasielskim. Stowarzyszenie Rozwoju na Rzecz Gminy Krępna nie chce oddania jej w zarząd Magórskiemu Parkowi Narodowemu. Mieszkańcy twierdzą, że droga powinna służyć ludziom i turystom. Park twierdzi, że wyłączenie drogi z publicznego użytkowania to konieczność. Decyzję podejmie Rada Powiatu. Droga powiatowa skrępnej przez dawną wieś żydowskie do ożennej prowadzi przez tereny Magórskiego Parku Narodowego. Niestety nie jest przejezdna z powodu jednego zawalonego mostka. Przejazd brodem zagrodziła dyrekcja parku. Chciała się pozbyć samochodów. Te, które się pojawiają, są niemile widziane przez parkową straż. Otwarty konflikt o drogę rozgorzał po przedstawieniu przez starostwo Jaźle planów remontu mostka. Dyrekcja parku zareagowała wnioskiem o przejęcie drogi w zarząd. Nasze stanowisko jest niezmienne. Popierane przez Radę Naukową Parku, my chcemy, aby ta droga służyła jedynie jako szlak spacerowy, rowerowy, ewentualnie konny. Natomiast ruch kołowy, żeby był tu ograniczony. Ewentualny wjazd na taką drogę byłby możliwy za zgodą dyrekcji parku. Członkowie Stowarzyszenia Rozwoju na Rzecz Gminy Krępna bronią mieszkańców. Twierdzą, że przyrodnicy chcą ograniczyć mieszkańcom kilku wsi możliwość rozwoju i prowadzenia normalnego życia. Droga jest kolejnym etapem wyłączania nas z życia tutaj w Otulinie Wewnętrznej Parku. Najpierw prowadzono korytarze ekologiczne, które uważano, że są, są to tereny zalewowe, później zmieniono to na korytarze ekologiczne. W obecnym projekcie ochrony parku tworzy się Strefę buforową. Nie konsultowano przejęcia z nami, mieszkańcami, części tej drogi łączącej nas z terenem Grabożenna Wyszywatka I gdyby powstały jakieś zagrożenia, względnie nieprzejezdna została droga wojewódzka, jest to dla nas ostatnia droga łącząca nas tutaj z terenem czyli gminą i resztą kraju. Droga jest też atrakcją dla turystów. Widoki z niej zapierają dech. Jest to piękna dolina i jest to nasze dobro wspólne, a nie tylko dobro parku. Więc jeżeli mamy coś ładnego, to wydaje mi się, że powinniśmy to udostępniać, a nie zamykać. Gorącą atmosferę konfliktu wokół powiatowej drogi w Parku Narodowym próbuje studzić starosta Jasielski. My, jako samorząd powiatowy, musimy się wsłuchiwać w głosy mieszkańców i na razie nie mamy takiej inicjatywy, aby przekazywać tą drogę dla Maguskiego Parku Narodowego. Członkowie Stowarzyszenia oraz mieszkańcy krępnej wolą jednak dmuchać na zimne. Ich zdaniem droga przez Dolinę Ciechani jest jedynym magnesem ściągającym turystów, a jej zamknięcie ograniczy ruch turystyczny w gminie.